Ideologia gender często związana jest z wykorzystywaniem dzieci. Jeden z najnowszych, najgorszych przykładów to czternastoletnia dziewczynka, która identyfikowała się jako chłopiec, jako transchłopiec. Matka podawała jej hormony i wysyłała dziewczynkę, żeby ta tańczyła w klubach dla dorosłych, w tym stroju. Dziecko otrzymywało hormony płci przeciwnej, testosteron, i było wysyłane od lokalu do lokalu. Znane są przynajmniej trzy miejsca, gdzie czternastoletnia dziewczynka dla dorosłych tańczyła. Dziecko odczuwało podobno silną dysforię, czyli niechęć, nienawiść wobec własnego ciała. No i matka twierdzi, że tańczenie przed dorosłymi w klubach dla dorosłych miało pomóc jej własnej córce przezwyciężyć tą niechęć do własnego ciała. I musimy sobie to wyobrazić tak, że to były kluby, które po prostu występy natury intymnej, powiedzmy, organizowały od czasu do czasu. No, i to były oczywiście kluby, gdzie sprzedawano alkohol, gdzie dorośli występowali z reguły dla dorosłych. A wśród tych dorosłych występowała 14-letnia dziewczynka. Dziecko, kiedy nie występowało w stroju kąpielowym, występowało tylko w samej taśmie klejącej, która zakrywała jej miejsca intymne, przynajmniej częściowo. I dziewczynka pewnie dalej by w tych klubach dla dorosłych tańczyła, ale całą sprawę nagłośniła grupa Gay's Against Groomers. Gays Against Groomers to internacjonalna grupa zajmująca się mediami, która sprzeciwia się ideologii gender oraz właśnie takim sytuacjom, gdzie dzieci są krzywdzone przez dorosłych. Po tym jak oni oraz inni dziennikarze sprawę nagłośnili, dziewczynka zniknęła z mediów społecznościowych. No i teraz w sumie nie wiadomo, co się z nią stanie, ale w klubach dla dorosłych już raczej nie będzie tańczyć. Tak, to są posty małej dziewczynki, którą matka, jakby to powiedzieć, stręczyła, stręczyła, którą własna matka wysyłała, żeby ta odwalała tańce dla dorosłych w klubie dla dorosłych. I ktoś może powie: Hej, to per se nie ma żadnego związku z aktywizmem gender, ale to też nie będzie prawda. Matka dziewczynki od dawna działa w lokalnych tęczowych organizacjach. No i. No, i jaka była szansa, że aktywistka, matka nie przeniesie swoich przekonań na dziecko? Raczej mała, bym powiedział. Straszne jest też to, że od dawna wiadomo było, że dziewczynka ma różne problemy psychiczne, a nowe badania pokazują, że dzieci nastolatkowie z autyzmem mają problem w zrozumieniu swojej własnej płci. Osoby autystyczne mają często problemy ogólnie, zrozumieć bardziej subtelne, bardziej skomplikowane, bardziej oparte o przenośnie elementy społeczeństwa albo tradycji. Nic więc dziwnego, że jeżeli dziecko ma problemy, to matka, która ma jeszcze gorsze problemy, no to wszystko będzie się łączyło i popychało osobę nieletnią w najgorszym kierunku. A gdyby Kanada była mniej zwariowanym, mniej postępowym krajem, to lokale, gdzie to dziecko było wykorzystywane, już dawno byłyby zamknięte. Na zawsze.